Dzień dobry. To jest wiadomość dla tych z Państwa, którzy, tak jak ja, jak Marta Rosińska i jak mnóstwo ekspertów w programie, o którym zaraz powiem, mają w swoich nauczycielskich szufladach różne skarby, fantastyczne ćwiczenia, które przez lata tworzyli dla swoich uczniów, słuchaczy. Jakoś tak nigdy te ćwiczenia nie ujrzały do tej pory światła dziennego poza tymi uczniami, dla których oryginalnie były stworzone. Jeśli macie takie skarby w tych swoich belferskich szufladach, albo jeśli macie w głowie jakieś pomysły na fantastyczne publikacje dla uczących się albo dla nauczycieli, książkowe publikacje, może jakieś serie materiałów online, a może jakiś blog albo vlog, albo jakaś jeszcze inna forma wspierania uczenia się języków obcych, różnych języków obcych, ale nie do końca wiecie, jak zabrać się za proces, który mógłby doprowadzić do tego, żeby te wasze pomysły i materiały, właśnie to światło dzienne, mogły ujrzeć, to mam dla was ważną wiadomość. Może myślicie też, że fantastycznie byłoby, tak jak na przykład Marta Rosińska czy Karolina Kotorowicz-Jasińska, zostać kiedyś takim rasowym, pełnokrwistym autorem, współpracować z jakimś wielkim międzynarodowym wydawnictwem, widzieć swoje nazwisko w druku na materiałach używanych w Polsce i w innych krajach w Europie, a może i na całym świecie. To właśnie dla was jest ta wiadomość. Otóż przystępujemy właśnie do siódmej już edycji Akademii Autorów DOCLT. To jest taki program, który już teraz mogę powiedzieć z perspektywy tych sześciu edycji, które miały miejsce. To jest taki program, który naprawdę nie tylko obiecuje, ale tworzy prawdziwych, rasowych autorów. Nie wypada mi tu w takim filmiku wymieniać z imienia i nazwiska te osoby, ale wystarczy, że rozejrzą się Państwo po na przykład naszym profilu społecznościowym na Facebooku i na pewno zobaczą gratulacje, które od miesięcy i lat już z radością wysyłamy osobom, które przeszedłszy tę akademię, właśnie takimi autorami się stali. I to nie tylko są autorzy, którzy po prostu piszą i publikują, ale też osoby, które po prostu na tych działaniach zwyczajnie zarabiają, czyli jak to się modnie mówi, monetyzują te swoje nabyte w trakcie Akademii umiejętności. Jeśli chcielibyście dołączyć do tego naprawdę już bardzo licznego grona i chcielibyście, żeby ktoś przeprowadził was absolutnie krok po kroku przez cały ten proces, zarówno pod względem takim technicznym, jak takie ćwiczenia odpowiednio kształtować, redagować, układać w rozsądne sekwencje, takie, które do druku by się nadawały, jak i co zrobić z punktu widzenia marketingowego, żeby tę swoją markę osobistą jak najrychlej wzmocnić, to ten program właśnie jest dla was. To jest program, który powstał po to, żeby zgromadzić w jednym miejscu zarówno autorów, praktyków, jak i redaktorów, praktyków. Słowem, jedyna tego rodzaju inicjatywa na rynku. Jej skuteczność już została wielokrotnie dowiedziona, więc ja nie będę się już więcej rozwodził. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo jak zwykle na dedykowanej stronie programu. Wystarczy wejść na stronę główną DOSA, czyli www.e-dos.net i tam pod ikoną Author Academy znajdą Państwo wszystkie informacje, kalendarium, warunki udziału, oczywiście skład trenerski, szczegóły wszystkich sesji i zobaczą Państwo sami, jaki to fantastyczny, wyjątkowy program. Zapraszam serdecznie, mam nadzieję już wkrótce do zobaczenia w edycji siódmej Akademii Autorów.